Delikatnie, delikatnie oko podbite. Krzysztof Diablo Włodarczyk po kolejnym zwycięstwie na zawodowych ringach. Krzysztof, gratulacje. Powiedz, jak ty się czułeś w ringu, bo wiem, że były delikatne problemy żołądkowe od wczoraj u ciebie. Tak, jak najbardziej. No, miałem, tak, przepraszam. No niestety, tak mnie dwa razy wczoraj tak ładnie złapało, można powiedzieć, przeczyściło. Że... Przeczyściło to mocno powiedziane. Raczej za lekko powiedziane. Nawet nie przeczyściło, tylko to powiedział, jakby, można powiedzieć, jakby z kranu odkręcił, kurwa, i nie miał zaworu, kurwa, żeby zatkać, więc było tak i do tej pory, można powiedzieć, chodzi delikatnie, tylko coś tam zjadłem dzisiaj, nie jadłem za dużo, bo bałem się, że nie daj Boże, kurwa, nie wyobrażam sobie, bo Janek, pan Janek Sabieraj, pozdrawiam go serdecznie, mówił, że były takie przypadki, że niestety, kurwa, i w ringu, przepraszam za wrażenie, niestety i w ringu były rewolucje, no i to takie, można powiedzieć, kuchenne rewolucje, że więc ja nie chciałem do tego dopuścić i dlatego dzisiaj bardzo, bardzo, bardzo delikatnie z tą dietą, można powiedzieć, odrobinę makaronu na obiad, na tak zwaną kolację i jakby to, można powiedzieć, było wszystko i bałem się i non stop czuję, do tej pory czuję, można powiedzieć, tutaj, jak mi delikatnie jakby tak mrówki chodziły. Czy miałeś jakieś dodatkowe objawy, nie wiem, temperaturę podwyższoną, czy były w ogóle jakiekolwiek myśli o tym, że być może do tej walki nie dojdzie w ogóle? Kurde, myśli, były myśli takie, że mnie czasem nie złapała sraczka w ringu, o tak, no były takie myśli, a czy temperatura, i to totalnie nie, bo miałem z doświadczenia nieraz boksowałem, to trener, pan trener Zbyszek robił, można powiedzieć, w Żywcu boksowałem przy temperaturze 40 stopni. Mówi, nie rozgrzewaj się, nie rozgrzewaj. 3 minuty do walki, mówi, wejdź, chlastałem dwa razy tarczą, wszedłem do ringu, albo w pierwszej, albo w drugiej rundzie skończyłem walkę. Pozdrawiam serdecznie mojego wtedy przeciwnika. No, i potem wróciłem do domu i 2 tygodnie angina, niestety taka dosyć mocna. Ktoś może nie wierzyć albo nie wierzyć, ale to może potwierdzić moja mama. Tydzień mam totalnie wyłączony, miałem z życia 42 stopnie gorączki. No więc ja byłem niepatomny, a moja mama robiła cuda na kiju, żeby tylko, można powiedzieć, tą gorączkę zbić i żeby wszystko było dobrze, tak? Ale nie wiem, dlaczego mama mnie zawiozła wtedy do szpitala, ani żaden lekarz nie przyjechał, tylko tak zwane sposoby domowe. Okej, okay. No a dzisiaj leczyłeś to, te kłopoty żołądkowe w ringu i ogólnie zadowolony jesteś z siebie, jak to wyszło? Nie jestem zadowolony. Tam takie te 3 rundy to najlepiej bym wymazał i wykreślił, i te 3 rundy. Ale uwierzcie mi, naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo mocno, bardzo, bardzo, bardzo mocno mnie trzymał, jak już się złapaliśmy. Tak, to bardzo mocno mnie trzymał i nie dało jakby zrobić żadnego, jakby można powiedzieć, ruchu. Więc, ale mój błąd, że dałem się łapać i doprowadzałem do tego, więc trudno, no. Aczkolwiek sędzia Chwoszcz nie pomógł temu widowisku dzisiaj. Sędzia ringowy robił to, co do niego należy, moim zdaniem. Bardzo dobrze sędziował, widział. A mi się zdawało, że właśnie on pozwalał na te klinczowanie z buty. No nie wiem, no nieraz są te klincze, nieraz tutaj wychodzi, tak można powiedzieć, poczułem ze 2 razy, co uderzyłem lewy sierpowy i poczułem, że po prostu zawisł na mnie, tak? Więc ten lewy sierpowy jeszcze nie jest taki, bym powiedzieć, słaby i gdzieś tam pod te gniazdka, jak to się mówi, 220 podłącza i potrafi sparaliżować, więc... No trudno, no. Raz jest walka taka, raz jest taka. Pierwsza runda zapowiadała się wspaniale. 5 następnych można wyłączyć i przelecieć, jak to się mówi, 15 minut, tak? 3 razy 5, 15, tak? 15 minut poczekać i potem włączyć na 7 i koniec. I będzie na pewno człowiek zadowolony. Ale tutaj na rozgrzewce z trenerem Liczykiem ten zajstep sobie robiliście na prawą nogę i w sumie to właśnie weszło w pierwszej rundzie. Ten zajstep, krótki prawy deski, on już potem wiedział o drugiej rundy, co, tak, jak się, tak, czym bronić. Tak, tak, dokładnie. Ja powiem tak, no, nie był to zawodnik, który na pewno nie miał, jakby, można powiedzieć, jakiegoś tam ciosu, bo coś tam ta ręka, coś tam ważyła, szczerze powiedziawszy. I też trzeba było uważać. Trochę, można powiedzieć, przy tej wymianie się niepotrzebnie prostowałem, zamiast skulić się i pójść, ale nie mogłem jakby się cofnąć do tyłu i złamać w pół. To był taki, można powiedzieć, mój minus, ale liczy się, jak to się mówi, wynik dodatni i wynik walki, czyli wygrana przed czasem. Kolejna wygrana przed czasem. Jak już go zraniłeś tą prawą podbródkiem w 7 rundzie, to już potem widziałeś, że chyba trzeba ładować ile się da, ile gdzie się da, tak, żeby go skończyć, bo będzie zaraz znowu przytulanie. Samo jak było, no, z twardym zawodnikiem, co było w Białymstoku, też można powiedzieć, klinczowo. Te lewy sierp i te ciosy robiły wrażenie, więc uważam, że robota zrobiona, no tak bym powiedział. 2 wchodzi, 1 schodzi zwycięsko i tyle. Ja dziękuję mu za walkę i serdecznie go pozdrawiam i mam nadzieję, żeby w zdrowiu i w należnym, jakby można powiedzieć, porządku, jak to się mówi, społecznym żył i funkcjonował jak należy. Krzysiek, co dalej? Boks, friki?
co z tobą dalej? Tak powiedziałem tam na ringu. Wszystko zależy od tego, żeby jedna strona nie kręciła, o tak bym powiedział, to tak powiem. Nie będę komentował co, jak, ale żeby po prostu nie kręciła i podeszła do sprawy jak chce oczywiście, jak należy, a nie można powiedzieć po gówniarsku i robiła takie po prostu, można powiedzieć, ciosy poniżej pasa. A jeśli podejdą do tego poważnie oczywiście... Czyli temat frików nie jest zamknięty, tak? Nie jest zamknięty, ale nie będę dawał się, zawsze proszę, wiaju nabijać. Jeśli nie będzie trzeba walczyć, to po prostu nie zawalczę. Jeśli będzie jakaś fajna propozycja, bo wydaje mi się, że z tym, nie pamiętam jaką miał tam na nazwisko, z tym zawodnikiem, co miałem, Tańcula, miałem walczyć. Jeśli przebuśmy w MMA chyba, ale może zrobimy w K1, no tak bym powiedział, tak mi się wydaje, bo zawsze stójce to stójce, a tu jak się nieraz złapią się, to toczą się, kulają. Dzisiaj trochę MMA było. Delikatnie, tak, a tam wydaje mi się, że jeśli byśmy zrobili, jeśli mam nadzieję, Tańcula się zgodzi, to zrobilibyśmy to w 8 uncjowych rękawicach na zasadzie mniej więcej MMA, może K1, zobaczymy. No. Tak, żeby nazwisko się pojawiło, Adamek we frikach. Tomek niech idzie swoją drogą, ja idę swoją drogą i tyle. Życzę mu powodzenia, aby w zdrowiu i jakby można powiedzieć w całości wrócił do domu i chyba to jest najważniejsze, tak? Bo każde inne pieniądze, wiadomo, szczęścia nie dają, lepiej żyć pozwolą. Nieraz te pieniądze nie robią nic i człowiek żyje w spokoju, w szczęściu, w radości. Normalnie jakby można powiedzieć troszeczkę inaczej, ale nie wcale gorzej, tak? A czy mnie to zaskakuje, że jest taki zaczął teraz bokserów do tych frików, bo... Jest Adamek Sosnowski teraz. Ja coś słyszałem, że Maciek Sulęcki być może nawet... Ja się dziwię. Rafałowi to się jakby nie dziwię. Rafał to jest, można powiedzieć, sam freak sobie. Bo tak bym powiedział, sam freak sobie, więc Rafał idzie swoją ścieżką. Niech on sobie tam idzie, jak tam uważa. Głowa troszeczkę obita, może, nie wiem, obita i skopana, jedno, dwa w jednym. Życzę mu powodzenia i niech tam robi, co uważa. A pozostali, szczerze powiedziawszy, znam Alberta tyle lat, widziałem go w różnych, jakby można powiedzieć, sytuacjach, ale szkoda, że idzie nie... W tym przypadku Albertowi bym odradzał, szczerze powiedziawszy. Chodzi dla zdrowia, czysto dla zdrowia. Ja wiem, że ilość gotówki, to można powiedzieć, nie wiem, jak masz pomysł, przybyśmy na zainwestowanie, jak to się mówi, na jakieś ilości pieniędzy w coś, co da ci zysk, okej. Okay. Czy to tak naprawdę później zwróci ci tak naprawdę zdrowie i będzie ci na tyle starczało, że jak nie daj Boże, doprowadzi do jakiejś tragedii, czy te pieniądze też starczą ci na rehabilitację i na jakby powroty do zdrowia, więc tylko to, tylko tyle. O tym boksie tak jeszcze myślisz pewnie też troszeczkę na poważnie. Daleko było tej walki z Merchem? Nie z Merchem, przepraszam, z Lereną? Nie jest daleko, to cały czas jest aktualne. Gdzieś tam, tak mi się wydaje. Tak, ale w tym momencie ta data uciekła już, tak? Ta data uciekła, ale jest pomysł w innym terminie. Tutaj też przypomniałem sobie, bo mówisz do mnie a propos Lareny, wywołałeś takie nazwisko jak Larena, które on fajnie, bo on idzie do przodu, coś tam... Tak, on by się z tobą pobił, nie? Boksuje. Tak, ale o co innego mi chodzi też. Tutaj fajnie, nie robiłem tego, chociaż trochę żałuję, że do tyłu cios, zejście, znów cios i znów zejście, prawda? Larena będzie tego potrzebował. Larena idzie do przodu, nie patrzy gdzieś tam mniej więcej na te ciosy i po prostu coś tam przyjmuje, tak? Więc tutaj no, mogłem zaboksować w pewnym sensie pod Larenę, no ale trudno, no stało się jak się stało, trochę się poklinczowaliśmy, poprzepychaliśmy i tyle. Tylko jeszcze ostatnie pytanie. Fury kontra Usyk, twój typ na walkę. Kurde, powiem wam tak szczerze. Gdzieś tam oglądam, gdzieś tam widzę, gdzieś tam obserwuję. Jeden, za przeproszeniem, wielkie konisko, który zdaje mi się każdego mniejszego od siebie, a w szczególności tam jest o dobre o pół głowy, jest jakby wyższy, jest Fury. I 130-125 kilo do setki, to te 25 kilo, uwierzcie mi, to jest naprawdę różnica. To jest różnica. Ja wiem, że Usyk może te nogi włączyć i chodzić 15 rund nawet, ale jeśli go zapędzi w narożnik, nie raz, nie dwa, nie trzy, a te nogi Fury też nie ma najgorszych i się powiesza na nim, tak jak to robił zawsze, można powiedzieć, Kliczko, taki jakby można powiedzieć partyzancki styl, no to zdaje mi się, że do tych 12 rund może nie dojść, tak? A jeszcze, że te ręce Fiuremu latają, można powiedzieć, on się nie spina, tak jak Joshua, tak Kliczko nawet i wielu innych ciężkich, tylko on wyrzuca te ręce.
lekko, jakbym powiedział, z lekkością. I te ciosy ważą. Więc chociaż, bym powiedział, mój przeciwnik Steve Cunningham usadził go prawym takim, można powiedzieć, nie wiem, czy to, jak to można nazwać, ceps overhand na przykład, tak? Takim właśnie overhandem i usiadł. Więc tutaj Fury, zdaje mi się, że nie bije lżej chyba od Cunningham, raczej nie Fury, Usyk nie bije lżej chyba od Cunninghama. I różnie może być. To jest tylko, jakby można powiedzieć, boks, jeden wchodzi, dwóch wchodzi, jeden schodzi. Ty kiedyś wątpiłeś bardzo, bo Usyka udowodnił wszystkim wątpiącym, że się nadaje, natomiast Fury to nie jest jeden most za daleko, tak, według ciebie, tak? Tak mi się trochę wydaje. Jeden szczebel może za wysoko. Chociaż patrząc na te walki, nawet bym powiedział, jeśli patrzymy na Joshua i troszeczkę inne walki, no to szczerze powiedziawszy, to jest tak zmienne jak, za przeproszeniem, pogoda w górach. Wchodzisz na Kasprowy, świeci słońce, jesteś na Kasprowy, napierniczają grzmoty jak cholera i trzeba się chować, tak? Więc ten boks zaskakuje. Joshua z Meksykaninem też, jakby z Ruizem, miała być to taka walka, taka jaka miała być, łatwa. On niestety pozamiatał jak za przeproszeniem, jak ścierką do podłogi. A potem, no trochę go obskakał dookoła i wygrał, tak? Ale... Jeszcze jedno pytanie tylko, bo są przymiarki robione do walki w boksie Khalidova z Cunninghamem, twoim dobrym znajomym. Z Cunninghamem? Tak, jakbyś to widział? Z Cunninghamem? Tak. Nawet Cunningham już ogłosił, że Khalidov rzuca wyzwanie i on bardzo chętnie podejmie. Jakbyś się widział? Lubię Cunninghama i jak to widzę? No pewnie, że widzę Cunninghama. Ja wiem, że on jakby trochę, ta broda już nie jest taka, jaka powinna być. Gdzieś tam nogi, coś tam jest, ale on jest nieprzyjemny, niewygodny. Jeśli będą to zasady bokserskie, czyli bez jak to się mówi, odżywek w zastrzykach, no to ja myślę, że Cunningham powinien to wygrać. Tak? Ale jeśli będą stosowane, jak to się mówi, świńskie numery, no to może być troszeczkę inaczej, tak? Zawsze te środki gdzieś tam jakoś wspomagają ten organizm i dłużej człowiek coś tam może, tak? Więc... A czysto boksersko? Czysto boksersko, jakby to miało być. Czysto boksersko, jakby można powiedzieć, z badaniami antydopingowymi i tak dalej. Ja myślę, że Cunningham. Nawet stary Cunningham, on jest, nie wiem, ile ode mnie starszy, 3-4 lata? No właśnie. I troszeczkę po takich nokautach niektórych, tak? Więc jeśli będzie to walka na czysto bokserskich zasadach, dajmy, panowie, zbadać się tak jak należy. 2 tygodnie albo 3 tygodnie przed walką, 2 tygodnie przed walką, tydzień przed walką i po walce. I zobaczymy, jacy jesteście warci. Bo Cunningham na pewno się zbada, ale zobaczymy Mameda, czy jest, jakby można powiedzieć, na tyle odważny, żeby dać się zbadać.